Davvero, I still need every you. Siema, siema, sensu nie ma. Coś wam pokażę. Zgadnijcie, po co idę. Tak, dokładnie, jest niedziela. Zazwyczaj dzień zaczynam od tego, że robię cardio na czczo, jak ta pani, która tam sobie biegnie. Ale jest niedziela, niedziela niehandlowa. Troszkę inaczej można rozdysponować sobie dzień czasowo. Także idę po wafle kukurydziane i wszyscy wiemy, co dokładnie zrobię. O, jaki piękny Weezer leci. Tak jest, Żabka, jeden z nielicznych sklepów, które w niedzielę niehandlowe jest otworzony. Czy dzisiaj zadowolą mnie i uraczą mnie waflami kukurydzianymi, czy może przez cały tydzień się skończyły? Tego dowiemy się w następnym odcinku. Nie, tego dowiemy się jednak w tym odcinku. Myślałem, że będzie od 9 otwarty. No to zajebiście, ale spoko, zamiast się zdenerwować, wyciągniemy z tego jakieś pozytywne wnioski. Nabiłem 500 kroków. Fuck yeah! Snickersa nie było, więc poradziłem sobie tak, że zrobiłem 4 tosty, 4 jajka, serek wiejski 200 gramów i do tego jeszcze dwie kromeczki wazy. Ola ma bezglutenowe bułki z szynką, jajecznica i spadamy potrenować coś. Pitu, pitu, zrobione. Taki lżejszy trening, ten ostatni w tygodniu. Teraz idziemy na chatę coś zjeść. Mam nadzieję, że ta Żabka mnie nie zawiedzie, mordy. Tutaj mają być wafle kukurydziane, albo się zabije. Widzieliście pewną zmianę w przepisie na Snickersa, bo od jakiegoś czasu zacząłem dodawać tam szczyptę kawy Golden Bowl, gdzie link macie w opisie z fajną zniżeczką, ale nieważne, odkryłem, jak wzbogacić zajebisty smak tego Snickersa i mam kilka smaków kaw, od cookie przez jakieś Oreo i tak dalej, i w połączeniu z solą, jak tego kapeczkę tylko dodacie, to jest po prostu miazga. Zjemy sobie, bo oczywiście nie jestem sam. Jest i ona, She Lives and Cooks, która ma znowu bezglutenowe bułeczki z dżemorem i masłem orzechowym tym razem. I zaraz coś obejrzymy na YouTubie. I będziemy gdzieś szli na miasto, bo kroki trzeba nabić. 7,5 tysiąca w sumie zostało, bo 15 tysięcy trzeba nabić. Więc zjemy, zjemy, bicka zepniemy i idziemy dalej. Orłowo, bo to właśnie miejsce, do którego przyjechaliśmy. Jeżeli kiedykolwiek będziecie w Gdyni lub w Trójmieście i wpadniecie na super zajebisty pomysł, żeby iść na plażę, to na pewno nie idźcie na Gdynię Centrum, bo tam będą parawany, pełno ludzi i będziecie cali w piasku, jak będziecie leżeć, bo jest ogólnie za dużo ludzi i za duża patologia. Ale polecam wam iść
do Orłowa, gdzie większość ludzi właśnie nie wie, że w Orłowie jest plaża, która jest mega zajebista. Zazwyczaj jest bardzo pusta i naliczycie może z 15-20 osób max, a jest bardzo duża, szeroka i ma dostęp oczywiście do wody. Obok widać klif, molo w Orłowie. No generalnie naszym zdaniem jest lepiej. Ola mnie w tym roku przekonała właśnie i byliśmy chyba z 3 razy na plaży, czy 2? Chyba 2. 2. Teraz i było o wiele lepiej. Ale dobrze, że mamy tylko po 1000 wyświetleń na YouTubie, to nikt nam tej miejscowy nie zabierze i nawet za rok sobie pójdziemy znowu i będzie super. A teraz pokażę wam kilka fajnych obrazków, żeby was przekonać do naszego zdania. Dzionek mordy, jest 8:50, a my z chłopakami przyjechaliśmy do Revitala zrobić sobie badania, bo w sumie już jesteśmy na tej redukcji 7 tydzień, a te badania powinny być wcześniej, ale każdy z nas ma taki zapierdziel rano, że w końcu odwołaliśmy wszystko, co mieliśmy, bo już aż wstyd nie zrobić badań. Chodźcie, jaki to był sick angle, co? Tak. Zrobisz często, się nagram na to. To był teleport. Na snapa. Jeszcze raz? Czekaj. Czekaj. Jeszcze raz. Czekaj. Dirty dancing, baby. Skoczy cię. Mieliśmy włączoną kamerę. Jeszcze nie wiemy, jakie będą wyniki. Damian oprócz standardowych badań robił jeszcze badanie na alergię. Także może nie będzie mógł jeść Snickersa. Oby nie. A teraz ja przejmuję kamerę i zabieram was na trening. Bum! Szybki transport na siłownię. Jesteśmy w Adrii. Dzisiaj poniedziałek, trening nóg. Muszę coś wam powiedzieć, ponieważ ostatnio robiłem 190, 5 piątek, takie było założenie. Niestety nie udało mi się zrealizować całego założenia 5 piątek, więc robiłem 3 piątki na 190 i postanowiłem, że trochę zmodyfikuję mój trening nóg i wywalę siady w tych zakresach niskich, ponieważ no po prostu jest mi najzwyczajniej w życiu ciężko i tak nie zależy mi na ten moment w żaden sposób na rozwoju moich nóg. Więc jakby no hipertrofia na nich jest po prostu niepożądana, bo chcąc kupić spodnie na wesele, po prostu nie mogę znaleźć. A teraz zobaczcie, jak one wyglądają bez pompy, przed treningiem, bez żadnej rozgrzewki. Będę trochę chicken legs i będę skip leg day i w ogóle wszystkie te memy o tych patyczakach będą teraz dotyczyć mnie, ale dzisiaj zróbmy sobie nogi. Także zacznę od rozgrzewki. Wykonuję zazwyczaj w ramach rozgrzewki Agile 8. Agile 8 jest to forma dynamicznego rozciągania, w którym bardzo fajnie otwieramy sobie właśnie biodro, tak żeby po prostu no, siadanie było bardziej komfortowe. A jak zmienię mój główny lift, zobaczycie za chwilę. Pamiętajcie, było 5x5 z tym samym ciężarem, a teraz zrobimy sobie troszkę inaczej. Dobra, lecimy. My love.
żeby był taki hit. Dobra, na kiju mamy już 160 kilo, także do gry wkracza pas. Teraz tak, porównajcie sobie o ten pas i ten pas. Widzicie, to jest jakiś tam podstawowy pas, który już tutaj gdzieś na siłowni jest. Może jeszcze uda mi się jakiś znaleźć. A jeszcze jest jakiś taki materiałowy. To jest mój trójbojowy pas. To jest pas jakiś siłowniany. No to jest pas taki materiałowy, ale Vadera. Więc teraz jaka kwestia? Różnica w tych pasach jest przede wszystkim w grubości. Jak widzicie, ten pas jest przy zapięciu węższy. Z tyłu na plecach jest bardzo szeroki. Ten pas jest na całej długości równy. No ten jest materiałowy, więc jakby inna grupa pasa. Powiedzmy, że bardziej taki lightowy. Powiedzcie mi, drodzy producenci pasów, czemu staracie się za wszelką cenę ustabilizować odcinek lędziowy kręgosłupa, kiedy tak naprawdę pas ma za zadanie przede wszystkim chronić przeponę. Mamy napierać przeponą na pas, a nie odcinkiem lędźwiowym. Więc jaki jest sens robienia pasów dużo szerszych z tyłu i węższych z przodu? Bo ja nie wiem. Gdybyście przyjrzeli się pasom trójbojowym, wszystkim, każdym, czy to SBD, czy Monstera, czy Power Systemy. Ja mam akurat od Mośki. Mośka z Szóz, taki starszy pan, który produkuje jakby sam te wszystkie rzeczy. Naprawdę świetny, twardy pas. Jakbyście byli niegrzeczni albo mieli słabe oceny i wasz tata akurat byłby trójboistą, to bym wam współczuł. No ale dobra, lecimy siadać dalej. Love and life helps his love, love, love and life, be life. Love and life, bez life i love, nie ma tego. Love and life, co chcę osiągnąć? Love and life, yo yo, love and life. Love and life, 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 yo yo, love and life. Mam tu historię o kolesie, który był spod Lichenia. Spod Lichenia i znalazł misia. Misia, miś mówi, spełnię twoje trzy życzenia. Joke! Spełnię jedno, jedno, ale morda na pewno. Dobra, ostatnia seria. 200 kilo. 5 razy chciałbym to wstać. Zobaczymy, ile będzie. Jak nie wstanę, zobaczycie spektakularne zrzucenie ciężaru. Także tak czy siak będzie ciekawie. I kolejna sprawa, którą chciałbym poruszyć a propos przysiadów, to są buty. Widzicie, ja siadam sobie w konwersach. No i generalnie widzę często osoby, które siadają sobie o, w takich butach do biegania albo w jakichś innych, które generalnie mają tą podeszwę, podbicie w jakiś sposób wyprofilowane i automatycznie to, czy nawet w butach do robienia o, przysiadów. Jeżeli ktoś robi, na przykład low bar albo robi no, typowo siat na biodro, no to takie buty już nie będą dla niego wskazane, ponieważ piętę masz troszkę wyżej, automatycznie ciężar ciała idzie lekko do przodu. Jeżeli ty chcesz sztangą iść mocno w tył, a będziesz się pochylał do przodu mimowolnie, bo jesteś po prostu piętę masz nieco wyżej, no to już ten ruch będzie zaburzony, motoryka ruchu będzie trochę, czy biomechanika ruchu będzie w taki sposób zaburzona. Więc jeżeli chodzi o przysiady i o martwe ciągi, generalnie polecam szczerze wam robienie ich w obuwiu płaskim albo boso. Nie wiem, jakoś nigdy się nie mogłem przekonać do, przynajmniej do siadania boso. Ciągłem swego czasu boso, ale nie jestem cejrowski, więc wolę buty. 200 kilo razy 5. Zobaczymy efekt.
Także tak wyglądają treningi. O! Forma. Forma nie jest imponująca i na pewno nie poprawia się w takim tempie, jakbym chciał, ale o tym opowiem wam teraz. Dobra mordy, jesteśmy już po treningu, po treningach personalnych, po konsultacji. Właśnie wróciłem do domu, robię sobie posiłek, bo zostały mi jeszcze dwa posiłki, jest już godzina 21. I pewnie jak wiecie już z tytułu tego filmiku, dałem dupy. W zeszłym tygodniu, w zeszły weekend pojechałem do mamy, do mojego starego domu, bo musiałem się opiekować psem. No i znalazłem tam parę rzeczy, których znaleźć nie powinienem, a nawet jeśli to nie powinienem ich konsumować, to zrobiłem. I to naprawdę w dość sporej ilości. No jest mi głupio, jest mi wstyd, ale z drugiej strony też naszło mnie takie pewne przemyślenia, że jednak bez tej takiej, kurde, odgórnej motywacji, jak zewnętrznej motywacji, jak na przykład zawody, czy właśnie nawet tej takiej motywacji nowicjusza, że chcesz zobaczyć, co się stanie z twoim ciałem, jak będziesz coś robił. Bardzo ciężko jest mi trzymać się tak sztywno tych założeń. W momencie, w którym zaczynam zauważać, że już moja sylwetka zaczyna wyglądać akceptowalnie dla mnie, no to coś we mnie pęka i po prostu mówię, ach, chuj tam, nie? No i potem się cofam o ten tydzień, dwa i to jest tak naprawdę... No widzę, że stoję w miejscu już od miesiąca, od nawet półtorej miesiąca. Damian leci w dół ładnie, kibicuję mu mega. A ja tak naprawdę troszkę się zachłysnąłem tym moim początkowym progresem. Daję dupy i mówię to z pełną świadomością i odpowiedzialnością za to. I też widzę, jak ciężko jest mi przytrzymać się dłużej tych założeń. Tydzień, dwa, już coś się dzieje, że po prostu no gdzieś pękam, coś wpierdolę, a potem wiecie, jak to jest. Poczujesz trochę cukru i odpali się magazynek i potrafię nawet w nocy wstawać i kurde jeść masło orzechowe. I to nie raz, uwierzcie mi, że przez pewien czas miałem z tym dość duży problem. Nie teraz, wcześniej. Ale widzę, że... No kurde, nie jest to takie proste. Ja wiem, że możecie się śmiać, że dla wielu to może być błahostka. Ale ja naprawdę, szykując się do zawodów wcześniej, po prostu nie wyobrażałem sobie, że mógłbym złamać jakieś założenie, nie zrobić cardio, podjeść, cokolwiek, nawet... Wiecie, nie wiem, owoca zjeść ekstra, czy kurde, gryza kanapki od kogoś. A teraz widzę, jak trudno jest mi trzymać się tych założeń i wiem, że jeszcze wrócę na scenę kulturystyczną, wiem, że jeszcze zejdę do tak skrajnie niskiego bodyfatu, ale muszę mieć po prostu cel. Namacalny cel, datę zawodów, kiedy mam być w formie, kiedy stanę obok innych zawodników i będę oceniany względem tego, co zrobiłem. Na ten moment brakuje mi takiego mocnego celu. Wiadomo, chcę zrobić to dla was, czy chcę to zrobić gdzieś tam w rywalizacji z Damianem, nie chcę wyjść od niego gorzej, bo robimy formę na wyjazd do Hiszpanii. Ale wiem, że jak tą formę będę miał trochę gorszą, to nie będzie jakby koniec świata i nie będę miał do siebie wyrzutów sumienia. Także rewidujcie swoje cele i mam nadzieję, że no nie wiem, no musiałem to wam powiedzieć. Dobra, spowiedź była mi potrzebna. Także tyle na dzisiaj. Ja oczywiście będę starał się zrobić tą formę jak najlepszą. Jak wyjdzie, Hiszpania zweryfikuje. Widzieliście moje pozowanie w poprzednim vlogu. Od tego czasu raczej nic specjalnie się u mnie nie zmieniło na lepsze. Siła fajnie się trzyma, nawet rośnie, co mnie cieszy. I tak naprawdę widzę, że dużo bardziej cieszy mnie progres siłowy i to, że moje ciało wygląda już w miarę akceptowalnie, niż zejście do takiego skrajnie niskiego bodyfatu z Włok. Aczkolwiek jak patrzę na Instagramy i widzę ludzi szykujących się do zawodów,
to aż sam jestem ciekaw, jak moje ciało wyglądałoby w tym stanie takiego skrajnego odtłuszczenia na ten moment, kiedy nałożyłem na pewno na siebie sporo masy mięśniowej, bo widzę to, czuję, no i ciężary też mi to mówią. Jeszcze się o tym przekonamy. W każdym razie dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego vloga. Standardowo proszę o aktywność, o łapki, komentarze, o to, czy Wam jest ciężko i jak. Ja chciałbym się dowiedzieć może, dlaczego większość osób, nie wiem, nie trzyma się swoich założeń, czy czemu wypada z tych założeń. Co jest takim głównym powodem dla Was, u Was, czy Wam się to czasami zdarza? Zachęcam do jakiejś tam dyskusji w komentarzu. Jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam. Tomix.